Witam wszystkich serdecznie. Postanowiłem trochę powiedzieć coś. Okej. Dzisiaj odbieram ostatni miód. Miód to jest wielokwiat. Część miodu jest... jest w nim lipa. I są jakieś dwa miody, które nie są mi znane, ale jasne bardzo. Wokoło kwitnie bardzo dużo habru. Habru, facelie, to są ogrody działkowe, które też mają dużo kwiatów, po prostu lawendy. Więc to wszystko kwitnie. Więc, ale już myślę, że to jest ostatnie miodobranie. Znaczy ja robię ostatnie miodobranie. Zaczynam pszczoły przygotowywać do zimy. Będę pokazywał, co robię. W pierwszej kolejności podam pszczołom ramki do osuszenia, co wzbudzi uczucie pożytku, zwiększonego pożytku po prostu. No właśnie, a to właśnie w taki sposób. To jest kolejna z metod odsklepiania miodu. Ramki są po prostu, nie wszystkie, ale ostro zasklepione, więc jest co odsklepiać. Niektóre są ciemniejsze ramki, niektóre jaśniejsze. I właśnie w pierwszej kolejności osuszę ramki. Później przebiorę te ramki, głównie te niemieckie. Czarne przytopię na wosk, ciemne, czarne, te co mi się nie podobają, jasne zostawię. I po prostu nie wiem, co więcej powiedzieć. No, czyli osuszamy ramki, później podaję ciasto. Wraz z leczeniem pszczół. No i zaczynam powolutku je podkarmiać. Rodziny, pokażę, co tam będę robił. Rodziny będą w systemie dwumatecznym. No i zobaczę na izolatach maryn. Okej. A już odsklepiłem. To dziękuję. Pozdrawiam. Taki krótki film z ostatniego w tym sezonie mojego miodobrania. Ja mam pszczoły w Niemczech, więc te czasy są trochę inne, nie? Kwitnienie lipy, kwitnienie innych kwiatów. Dobra, dziękuję i pozdrawiam.